bo sytuacja jest następująca. Kiedy to funkcjonariusze publiczni są oskarżeni i policji, to wtedy jest ten niepoczytalny i chory psychicznie i wszystkie możliwe dogliwości. Tak samo w tym szpitalu, gdzie byli funkcjonariusze służby więziennej. Tak samo tutaj. To jest niedopuszczalne. A każdy doskonale wie i mam udostępnione i mam na to dowody, że fałszują dokumentację medyczną, fałszują diagnozy i wszystkie inne. I tu jest wezwanie na 1 sierpnia. A jeżeli pan twierdzi, że ma schizofrenię paranoidalną, to ja w ogóle nie powinienem odpowiadać za jakąkolwiek próbę kradzieży. Ja rozmawiam z rodzicami. Doskonale każdy o tym wie, a skazano mnie. Ja nie jestem pana lekarzem. No to dlaczego pan chodzi do ludzi i mówi, że ja mam schizofrenię paranoidalną, żeby musić śpiewać psychiatrycznym? Ja do nikogo takich rzeczy nie... On namawia pan. Jest to nagrane. Tutaj prosiłbym, żeby pan zwrotkę potwierdził. Dobra, tu jeszcze mi pan zwrotkę potwierdzi. Wszystko mi powie, jak to wyglądało z pana strony, czy faktycznie... Ale po co mam państwu mówić, jak pan spowie, tak już będą mieli swoją wersję. Panie Krzysztofie, nie, pan krytycznie tak się tutaj nie wypowiada, bo nie jest tak, jak pan mówi. Tutaj nie jest to w żadnym moim interesie. Ja chciałbym... Jakby było w waszym interesie, tak przyszedł dokument, złożyć zawiadomienie, to byście je przyjęli. Jeżeli faktycznie takie sytuacje były, to moja prośba jest, żeby przestać pisać i tyle. Ale co, jakie przestać pisać? Jak ludzie do mnie piszą, ja do kogoś pierwszy nie piszę. Ktoś mnie obraża, wyzywa mnie od chorych psychicznie, od tępaków do upośledzonych. Ja później piszę, że... Ja mu piszę jakieś tam rzeczy, ktoś na mnie lepiej grozić mi, bo napisałem właśnie wtedy o Agnieszce Ondy, że czy to ona wepcha ją pod autobus. Tak, no ale co... Że wyszła z jednej pracy, a ja wiem, że doskonale, że została zabita, no. No ale co dziewczyna ma wspólnego z tą Ondyczową, no. Jeżeli była wtedy z tym do pracy, faktycznie była ta sytuacja w takiej sytuacji, tak to wyglądała. A Agnieszka, więc gdyś miała dużą wiedzę odnośnie właśnie handlu narkotykami i innych przestępstw popełnionych tą szumą Jozowieckim. No. No ale wie pan, ale tutaj nagle teraz... Tak samo umierają świadkowie. Robert Krupa, Dawid Bąkowski, ci, którzy zeznawali odnośnie właśnie osób, które tutaj są wyżej w półsiadku przestępczym tomaszowskim i niestety giną po kolei. No bardzo ciekawa sprawa. Dziwne przypadki. W takiej skrajności wpadać. Nie, to wystarczy sam podpis, bo tam adres jest z pana z drugiej strony. Dobra. Jak rodzice mają na G? No nie wiem, proszę się jej zapytać. Ja nie będę za kogoś się wypowiadał. Jest taka stanowi taką trudność, żeby... No i Krzysztofie, widzimy się w poniedziałek, porozmawiamy na miejscu, jak pan miał jakieś dokumenty, coś co było... Jeszcze napisał, że jestem pod wpływem alkoholu, a ja mam chory kręgosłup, bo niestety, i jest to udowodnione, no. O kim pan mówi, o tym ochroniarzu? Tak, wpisał w zeznaniach kolejne, najpierw byłem na komendzie w prokuraturze, w zeznaniach były jedne, a później, jak opublikowałem w internecie właśnie jego zeznania pierwsze, zasłaniają na adres, to wtedy nagle poszedłem drugi raz do prokuratury i okazało się, że została już dodatkowa kartka dołączona do tego, do protokołu. Ale jak i wtedy już napisał, że jestem chory, że szedłem faktycznie z nim i że przewracałem się i tak dalej. Ale dokładnie pamiętam sytuację, nie mam zaburzeń pamięci. To jest 27. Dokładnie. Nie mam problemu z pamięcią. Prokuratura nie ma nic wspólnego z tym, bo to było z 27. Ale ja doskonale wiem, jak działa prokuratura i jak działa obecnie system prawny polski. W poniedziałek pan przyjdzie i sobie porozmawiamy na miejscu. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.